Dzisiaj w odcinku może troszkę starszy temat, czyli Citroen, francuska motoryzacja, nadrobny serwis olejowy, wymieniamy tu klocki tarcze z przodu, wymieniamy hamulce z tyłu, ale zjawiskowym w tym temacie jest to, jaki przebieg ma ten samochód. Citroen rok temu był na wymianie rozrządu u nas, na kompletnym jakimś serwisie filtrów i przez rok zrobił niesamowite 4000 km, więc na dzień dzisiejszy jego przebieg to... W roku czasu właściciel tego samochodu zrobił 4000 km, więc mamy na dzisiaj 63300. Kiwi Autocentrum, zapraszam Cię na dzisiejszy odcinek, może troszkę luźniejszy z takiego zwykłego, prostego serwisu, ale jakże zjawiskowy samochód. Serwis olejowy tego wariata zajmuje około 40-45 minut. Swoją drogą auto prawie 20-letnie z przebiegiem 63 tysiące, czyli ledwo można powiedzieć silnik dotarty, a już wymieniony rozrząd, ale ze względu na to, że minął jego czas, po prostu pierwsza wymiana rozrządu powinna być gdzieś w granicach 60-65 tysięcy albo po 6 latach. No, pan jest z tych, którzy wolą serwisowo przestrzegać wszystkich tych interwałów, procedur, dlatego też rok temu dokładnie, jakieś 4,5 tysiąca kilometrów temu został wymieniony kompletny rozrząd ze wszystkimi uszczelkami silnika. Zrobiliśmy też serwis olejowy i jak widzicie po 4000 km nienagannie samochód dalej prezentuje się naprawdę idealnie. Robimy też taki przegląd nasz warsztatowy, ponieważ za 2 tygodnie czeka Citroena przegląd techniczny. Nie ma się tutaj czego doczepić, szczególnie że wymieniamy od razu zawczasu tarcze i klocki hamulcowe z przodu, bo już zużycie chyba już od początku tego samochodu, czyli jeszcze na fabrycznych klockach, wskazuje na to, że tam jest 30% klocka około jeszcze, więc wymieńmy już to na nowe, niech pan ma kolejne 5-6 lat spokoju. Dobra, ogólnie tak jak mówiłem, zabieramy się za wymianę tarczy klocków. Tarcze nie widać, może tego film tego nie oddaje, ale rancik jest. Tarcze są najprawdopodobniej od nowości, nieruszane. Wyczyścimy jeszcze zacisk hamulcowy. Wsadziły nowe klocki. Do tyłu ładujemy tylko nowe klocki, bo są tutaj tarcze z łożyskami. Pan potrzebuje samochodu na dzisiaj, a tarcze no, z dostępności nie są jakoś łatwo dostępne, więc musiałby poczekać ten jeden dzień. Ale zrobimy to następnym razem. Krzysiu. Citroen C4 budowane były przez koncern Citroena między 2004 a 2010 rokiem, mówimy o pierwszej generacji Citroenów. Od 2008 do góry wyszła druga generacja, tak zwana już poliftowa. Tutaj Citroen C4, którego mamy w wersji z 2006 roku, pochodzi od właściciela, który ma go od nowości, kupionego w salonie. Robi u nas serwis praktycznie od 3 lat niezmiennie. Co roku, co 10 tysięcy robiony jest pełny serwis olejowy, zawsze przegląd, z grubszych remontów przy 58 tysiącach kilometrów. Mieliśmy wymieniany kompletny rozrząd razem z pompą wody, robiliśmy wszystkie uszczelki, uszczelkę pokrywy zaworów, więc w tym momencie autko przy 63 tysiącach kilometrów jest w stanie naprawdę idealnym, co widzicie zresztą na załączonym obrazku. Dobra, Citroen dostaje też tarcze nowiutkie. Idziemy tutaj w budżetowy typ. Jak patrzycie na firmę i wiadomo, że nie jest to jedna z najdroższych tarcz, ale w założeniu, że klient robi średnio 4-5 tysięcy kilometrów rocznie, niepotrzebne mu są tarcze na jakieś wzmocnione zużycie i wzmocnioną eksploatację. Klocuszki dostaję z tej samej firmy, więc tutaj licząc tarcze około 145 zł na stronę i komplet klocków z tej samej firmy ceramicznych to koszt 100, czyli mamy gdzieś koszt wymiany przodu bez usługi około 380 zł. Jeżeli chodzi o średnicę tarcz przy Citroenach takich C4, z tego rocznika chociażby 2.5, 2.6, mamy tutaj dwa rodzaje, 288 średnica to zawsze są tarcze dla samochodów z systemem ESP.
Tutaj niestety systemu ESP nie ma, więc tarcza wchodzi 263 średnica. Tutaj w Citroenie wymieniamy dzisiaj pełny serwis olejowy bez filtra paliwa, ponieważ filtr paliwa w tym modelu jest umiejscowiony w baku zaraz koło pływaka. A jeśli chodzi o serwis, który robimy u nas, to oczywiście filtr oleju, filtr powietrza, filtr kabinowy razem z korkiem spustowym, o którym zawsze przy każdym serwisie olejowym musimy pamiętać. Dajemy go z nową podkładką. Koszt takiej usługi to 240 zł brutto plus do tego filtry razem z 4 litrami oleju. Robi nam dokładny koszt 590 zł. I tutaj mamy pełny koszt usługi serwisu olejowego kompletnego ze wszystkimi filtrami z olejem. Podsumowując, za całkowity serwis olejowy, czyli filtr oleju, filtr powietrza, filtr kabinowy, do tego przegląd cały techniczny samochodu plus wymiana tarczy klocków przód i klocki hamulcowe na tyle, klient zapłacił razem z materiałem 1550 zł brutto. Czy to dużo, czy to mało? W sekcji komentarzy możesz dać też opis, jak u Ciebie w okolicy, jak w Twoim mieście wygląda takowa usługa i jak kosztowo wyglądają warsztaty, jeżeli chodzi o ich roboczą godzinę. Dzięki bardzo za te 10 minut poświęcone na kanale Kiwi Autocentrum. Zapraszam Cię na następny odcinek, w którym już na pewno nowiutka kijanka i nowe zmagania w nowym sezonie wyścigowym. Trzymajcie się!